Król Dzikiego Gonu przebywał na pokładzie Naglfara, ogromnego okrętu, zdolnego podróżować między światami. Zgodnie z radą Gelsa, Wiedźmin ruszył na wyprawę po Słoneczny Kamień, artefakt potrzebny do ściągnięcia Eredina w pułapkę. Wyskoczył na nas potwór! To było tu! Ludzie! Tuż obok wioski! Spokojnie. A jak niedźwiedziołaki napadły na Kertroldę, gdzie w nogi? No i co? Co dalej? Już nic nie jest nieważne. To robota dla Wiedźmina. Jak sobie chcesz. O co chodzi? Potwór na mnie napadł. Na mnie i mojego towarzysza. Dorwiemy go. Tak, ale nie my. Wiedźmin. A po cóż Wiedźmina kłopotać? To pewnie sfora wilków cię napadła. Tylko żeś się przestraszył i ci się przywidziało. Skrzyknę zaraz tutaj kilku dzielnych chłopaków i... Obejdzie się. Wiedźminie, pomożesz? W tobie nadzieja. Ci Sfaroe to jednak idioci. Może ten myśliwy miał rację. Może to były tylko wilki. Wiem, co widziałem. Poza tym, co on może wiedzieć? Te głupki z Drummond gówno wiedzą o potworach. On akurat miał barwy Ancreid. Pewien jesteś? Najzupełniej. Tam, bez różnicy. Tym też nie ufam. Napadły mnie potwory i potrzebuję Wiedźmina. Nie jakiegoś myśliwego. Jesteś z Faroe? Dość daleko się zapuściłeś. Tak wypadło. Wiozłem do Firesdal skóry na wymianę ze Sforlak. Ze Sforlak? Mówiłeś, że jesteś z Faroe. Sforlak jest na Spikerok. Ano, bo widzisz, z Faroe popłynąłem do Sforlak, wymieniłem łupy z kontynentu na skórę i potem przypłynąłem tu. Z Faroe na Spikerok, potem na Artskellig. Bardzo okrężna trasa. Cóż zrobić? Kupiec jedzie tam, gdzie można zrobić interes, a nie tam, gdzie ma blisko. No dobra, mów, w czym rzecz. Jechałem z duchem tu, do Firesdal. Wóz miałem cały wyładowany skórami. Nagle usłyszeliśmy wrzask. Koń się spłoszył i zaczął wierzgać, a z krzaków wyskoczyły potwory. Mój towarzysz miał pecha. Do niego najpierw doskoczyły. Ja cudem uciekłem. Co to były za potwory? Nekuchy, ani chemi. Co? No wiesz... Takie z ostrymi szponami i czaszkami zwierząt na głowach. Stadami atakują. Nekery. Nekery. Ze 20 ich było. To jak? Pomożesz? Wybijesz się? Wolę, żeby droga była czysta, jak będę tamtędy jechał następnym razem. No nie wiem. Twój transport przepadł. Nie będziesz miał z czego zapłacić. A ja nie pracuję za darmo. Mam trochę oszczędności. Na pewno się jakoś dogadamy. Ile chcesz? Uczciwa oferta. To jak będzie? Pomogę ci. Doskonale. Wiedziałem, że jednak co Wiedźmin, to Wiedźmin. A nie to mnie jakiś chłystek z Drummond. Chyba z Drummond. Powodzenia, Wiedźminie. Bywaj! Chwila. Gdzie cię znajdę? Co? Jak wypełnię zlecenie? Gdzie cię szukać? Tutaj w karczmie, nieopodal. Będę czekał. Dobra. Do zobaczenia.
Jest wóz. Rozejrzyjmy się. To pewnie towarzysz tego człowieka z Faroe. Dziwne. To starzec. I wygląda, jakby umarł ze starości, a nie rozszarpany przez nekery. Po bokach ma rozcięcia, jakby ślady po szponach, ale też szczękościsk i łukowate wygięcie kręgosłupa, jakby padł na tężec. Co to? Mało brakowało. Coś mi mówi, że to nie był przypadek. Lepiej to sprawdzę. Żleb w śniegu. Wygląda na świeży. Głaz toczył się tędy. Stąd zrzucono głaz. A tam są chyba jakieś ślady. Necker. Chyba brodził w błocie, zanim tu przyszedł. Co tu się dzieje? Stopa Neckera, wydrążona w środku, jakby but, który ktoś zgubił biegnąc. Robi się coraz ciekawiej. Łapa Neckera i ludzka stopa? Mała,
jakby dziecka najwyraźniej biegło. Tu ślady się urywają. Kto rozwiesza rysunki w takim miejscu? Wyglądają, jakby narysowało je dziecko, albo ktoś, kto bazgra jak kura pazurem. Dwa patyki wystające zza pleców. Zdaje się, że to ja. To jest chyba wóz? A to miejsce, w którym miał mnie zmiażdżyć kamień. No to już wiem, skąd wzięły się ślady Neckera przy głazie. Tylko ciekawe, kto naprawdę je zostawił. Te kulki na nóżkach to Endriagi. Zdaje się, że miały mnie wykończyć. To wszystko wygląda na jakiś plan. A to musi być miejsce spotkania. Wygląda na to, że ten cały zamach to wysiłek drużynowy. Czas poznać tych dowcipnisiów. Necker. Rozszarpało go coś dużego, a potem ktoś obciął mu nogi? To musi być tu. Możecie wyjść. Widziałem wasz plan. Poza tym i tak was słyszę. Jedno rzęzie jak wrząca woda w zardzewiałym garze. Drugie dyszy nerwowo jak sarna złapana w sidła. A trzecie powinno wziąć coś na gardło. Polecam ekstrakt z tymianku. Ktoś mi raczy wyjaśnić, o co tu chodzi? O to, że ty jesteś tam, a my tutaj. Sytuacja może się zaraz odwrócić. Wiedźmak nie gada, bo Poldek zrobi z niego zupa wiedźmakowa z ziemniakami.
Właśnie. Schwytaliśmy cię. Teraz jesteś zdany na naszą łaskę i niełaskę. O! Co? Mógłbym się teraz odwrócić na pięcie i... Poldek powiedział, wiedźmak zamknie paszcza, bo skończy w zupa. Zupa z trupa. Mniam, mniam. Dziwię się, że do tej pory tam nie wylądował. Mieliście go zabić. Co? Nie było mowy o zabijaniu. Właśnie. Mieliśmy go tylko nastraszyć. Żeby wiedział, że my straszni i groźni i źli i nie wchodził nam w drogę. Chyba się nie zrozumieliśmy. To morderca. Taki sam jak oni wszyscy. Jak ten, który zabił moją Adalię. Bardzo nam przykro z powodu twojej żony, ale... Doppler... To nie ten wiedźmin ją zabił. Nie możemy go karać za winy innego. Ten też ma wiele na sumieniu. Słyszałem, co zrobił z Koredem w Tysa. Ale złotego smoka oszczędził. Tak. A co powiecie o Werenie? Tej bruchsie, która lubiła niebieskie róże z Nazairu. Dla niej nie miał litości. Werena zabijała niewinnych ludzi. Musiałem coś zrobić, ale wielu innym potworom pomogłem. Tak? Niby komu? Wypuściłem Salmę, sukuba z Nowigradu. Pozwoliłem jej odejść wolno, chociaż wiedziałem, że zabiła strażników. Czyli nawet jak wiesz, że potwór zabił, to nie robisz mu krzywdy? Jeśli miał dobry powód, to tak. Zdarza mi się. Nie rozśmieszaj mnie! To nic nie znaczy! Kojarzycie trolle z przełęczy pod Kermoren? Poldek pewnie ich zna. Wyglądają jak jego rodzeni bracia. Kiedy tam byłem ostatnio, aż się prosili o guza. Mój przyjaciel chciał je zabić, ale go od tego odwiodłem. No widzisz, widzisz! Nie jest taki zły! Wypuśćmy go! Chcesz go wypuścić? Teraz? Żeby nas wytropił i pozabijał? Nic wam nie zrobię. Nie zabijam rozumnych istot. Łżesz! Każdy wiedźmin to morderca! Zabijam potwory, to fakt. Taki mam zawód. Ale tylko wtedy, kiedy zagrażają ludziom. Nienawidzisz nas wszystkich! Ludzie nienawidzą was wszystkich, bo was nie znają. Nie wiedzą, kto z was jest naprawdę groźny. Tylko wiedźmini stoją między wami i ludźmi. Znamy oba te światy. I oba chronimy. Zabijamy niebezpieczne potwory, by te rozumne mogły żyć w spokoju. Mówisz tak, bo się boisz. Wiesz, że mamy przewagę. Nie macie. Gdybym chciał, już dawno bym was zabił. Ja mu wierzę. Wypuśćmy go. Jestem za. Moim zdaniem nie kłamie. Tak, puścić wiedźmaka. Głupcy! Zjadł was jak małe dzieci. Udaje sprawiedliwego i łagodnego, ale to podstęp. Ludzie zawsze kłamią. Daj spokój. W ten sposób nie przywrócisz życia Dali. Zostańcie tutaj. Sam zrobię z nim porządek. Yeah.
Miałeś rację. Potwory są jak ludzie. Jedne są dobre, inne złe, a jeszcze inne po prostu zagubione. Szkoda go. Kiedyś był inny. Żałuję, że daliśmy mu się namówić. Weź to, taki drobiazg od nas. Żebyś nadal pamiętał, że nie wszystkie potwory są niebezpieczne. Dziękuję. Co? Przeszła ci ochota? Niech ci bogowie błogosławią, Wiedźminie, a ode mnie dostaniesz skromny podarek. Tylko zajdź do mnie do domu, tu niedaleko. Dziękuję za ratunek. Dzięki tobie mogłem wrócić do mojej rodziny. Pokaż mi swoje towary.
Bywaj. Co to za propozycja? Jakieś zlecenie? Mógłbym mieć, gdybyś chciał ze mną współpracować. Zwykle pracuję sam. Tym razem opłaciłoby ci się zrobić wyjątek. Poza tym rzadko nadarza się okazja pracy z najsłynniejszym łowcą nagród na północ od Jarugi. Z samym Jango Frettem. I do czego słynnemu Jango Frettowi potrzebny jest wiedźmin? Domyślam się, że sporo podróżujesz. Może natknąłeś się gdzieś na niejakich braci Grosbart? Polujesz na nich? Tak, niezłe z nich gnidy. Jest ich trzech, a wszyscy mają na koncie po kilka gwałtów i zabójstw. Ostatnio nawet jakiś grób rozkopali. Łatwo ich rozpoznać, bo noszą żółte kapelusze. Na sam ich widok wszyscy zamykają się w domach. Co oczywiście niewiele zmienia, bo podpalać też lubią. Nie, nie spotkałem ich. Gdybyś na nich trafił, uważaj. Często już na dzień dobry wbijają człowiekowi nóż w brzuch. Nie sądzę, żeby próbowali tego z wiedźminem. Z nimi nic nie wiadomo. No nic, ruszam niedługo na południe. Tam ich jeszcze nie szukałem. Bywaj, może się jeszcze kiedyś spotkamy. Pokaż mi swoje towary. Bywaj. Iście niedźwiedzią przysługę zrobiła Stanosenowi Lady Bran.
Znowu się spotykamy. To jak? Zmieniłeś zdanie? Zapolujemy razem na braci Grossbart? Dla ciebie to będzie łatwy grosz. Zgoda, możemy ich poszukać razem. Świetnie. W takim razie chodźmy. Trafiłem na ich ślad, powinni być niedaleko. Wyskakuj ze wszystkiego! Stójcie! Dawać go bez pół! Podoba mi się, jak giniesz. Nieźle nam poszło. Może przez jakiś czas popracujemy razem. Wydaje mi się, że masz talent do tej roboty. Raz wystarczy. Bywaj. Trzeba jakoś wynieść te łupy. Bez łodzi się nie obejdzie. Jedźmy! A! Witaj! Chcesz coś kupić? Pokaż mi swoje towary.
Bywaj. Słyszałem, że wczoraj był w garczy. Jak łazisz? Skoro to bolało, jak go obijałeś? Nie chciała, żeby bolało. Czekaj. Masz chwilę? Jasne. Muszę lecieć. Dobra, potem pogadamy. Nie zataiłem przed wami niczego, co mogłoby być przydatne w walce z Eredinem. A co do starszej krwi, wszyscy zdajecie sobie sprawę, że Ciri jest wyjątkowa. Ja po prostu jako jedyny wiem, jak bardzo. A może po prostu masz na jej punkcie obsesję? Ja? Geralt? Dzięki, do zobaczenia. Tak, Geralt? Bywaj. Tak, Geralt? Co z Margaritą? Udało mi się przyspieszyć proces regeneracji tkanek. Czuję się już dużo lepiej. Właściwie to im szybciej ściągniemy tu Eredina, tym lepiej, bo te twoje czarodziejki niedługo zaczną ze sobą walczyć. Kiedy już użyjemy kamienia słonecznego, skąd wiesz, że Eredin się nie zorientuje? Nie pomyśli chyba, że to elfy z białych okrętów nagle się za nim stęskniły. Możemy zmienić sygnał emitowany przez kamień słoneczny, tak że Eredin nie rozpozna jego pochodzenia. To nie jedyny artefakt o takiej mocy. Są inne? Świetnie. Tylko po co w takim razie musiałem biegać tam i z powrotem po całym Skellige? Kamień słoneczny był najłatwiejszy do znalezienia. Wierz mi. Wygląda na to, że Ciri już wkrótce nie będzie potrzebowała twojej pomocy. Ani twojej. Zgadza się. Będzie mogła robić, co zechce. I ja ją w tym wesprę. A ty? Jesteś gotów dać jej wreszcie żyć własnym życiem? Do niczego jej nie zmuszę, jeśli o to pytasz. Uroczy ten wasz świat. Można się zakochać. Powiedz mi, jak wy to robicie? Gracie tu sobie na flecikach, malujecie landszafty z jednorożcem na rykowisku, stawiacie wieżyczki rzeźbione w różne esy floresy? A potem nas mordujecie? Bez mrugnięcia okiem? Bez wyrzutów sumienia? Jak? A czy ludzie mają wyrzuty sumienia, gdy zabijają elfy Ensid, krasnoludy, driady? Jesteśmy tacy sami, bo równie gorąco wierzymy, że inni są gorsi od nas. Powiedz coś więcej o tym Karantirze. Dobrze go znasz? Czy go znam? Ja go wyhodowałem. Chyba wychowałeś. Nie, Geralt. Zacząłem go kształtować na długo przed tym, zanim się urodził. Całe wieki kojarzyłem w pary elfy, które przejawiały szczególne zdolności, które potrafiły manipulować czasem i przestrzenią. Efektem tych starań jest właśnie Karantir. Złote dziecko. Złote dziecko, które wyrosło na zbrodniarza. Kiedy spotkałeś Ciri po raz pierwszy, uwięziłeś ją. Teraz ją chronisz, walcząc przeciw swoim. Niezła wolta. Po pierwsze, nie uwięziłem jej. Sama mnie znalazła. Takie było jej przeznaczenie. Pewnie. Przejdźmy lepiej do po drugie. Czemu jej pomagasz? Bo jest niebezpieczna. Śmiertelnie niebezpieczna. Ty widzisz w niej człowieka, uczennicę, może nawet córkę. Ja widzę starszą krew.
Siłę, która może zniszczyć świat, którą za wszelką cenę trzeba trzymać z dala od pijanego władzą Eredina. Działamy z różnych pobudek, przyznaję. Mimo to mamy wspólny cel, więc dobrze by było, gdybyś mi zaufał, albo chociaż spróbował. Byliśmy w twoim laboratorium. Mam nadzieję, że nie narobiliście tam bałaganu. Nie wspomniałeś, że to dzięki tobie elfy NL tak dobrze znają możliwości Ciri. Nie wspominałem o wielu rzeczach, które w tej chwili nie mają już znaczenia. To, że manipulowałeś genem starszej krwi, jest bez znaczenia? Prowadziłem te badania, żeby chronić Ciri i wszystkich, w których żyłach płynie krew Laredoren. Spotkaliśmy kogoś w twoim laboratorium. Tak? Tak. Elfkę, która twierdziła, że nienawidzisz Ciri. Jak to się ma do ochronienia jej za wszelką cenę? Nijak. Chyba nie oczekujesz, że będę teraz zwierzać ci się z moich uczuć. Znaleźliśmy kamień słoneczny. Dar Gelbana dla Dillian z Białych Okrętów. Według legendy nigdy go nie użyła, a Gelban umarł z żalu. My nie każemy Eredinowi czekać tak długo. Wygląda na to, że możemy wyruszać. Z tej drogi nie będzie już odwrotu. Jestem gotowy do drogi. Możemy płynąć na Undvik. W takim razie ruszajmy. Zajmiecie pozycję na klifach. Tu, tu i... Dziękuję bardzo. Wiemy, jak ustawić się w kręgu. Nawet te z nas, które chwilowo nie mają oczu. Po prostu chcę uniknąć... O, Geralt, czekaliśmy na ciebie. Miło z waszej strony. Miałeś wyjaśnić swój plan. Jest prosty. Co nie znaczy, że prosty do wykonania. Aktywuję kamień słoneczny. Jeśli Karantir odpowie na wezwanie, po chwili Naglfar pojawi się w zatoce.
Loża powstrzyma statek przed powrotem do ich świata, a cesarska flota zablokuje ucieczkę drogą morską. Potem 7 pułk piechoty Imlach dokona abordażu. Pod komendą księcia Var-Atre i z twoją pomocą. A ty co będziesz robił? Czekał w odwodzie. Jeśli coś pójdzie nie tak, zareaguję. Jak generał rozkazujący oddziałom ze wzgórza. Będziesz dawał sygnały rogiem czy przez posłańców? Wyborna ironia, ale czym sobie na nią zasłużyłem? Czy daję ci powody, żebyś wątpił w moje intencje? Szanowni państwo, mniej gadania, więcej robienia. Dziewczyny, idziemy na klify. Powodzenia. Twój plan nie uwzględnia jednego istotnego elementu. Co z Ciri? Zaczeka w bezpiecznej odległości od Naglfaru. Zgaduję, że to nie był twój pomysł. Nie. Mój pomysł był taki, żeby płynąć z tobą. Ale nie zgodziłem się. To zbyt duże ryzyko. Nie masz prawa jej rozkazywać. Zabawne. Zirael powiedziała to samo, tylko znacznie głośniej. Mam takie prawo, bo tylko ja potrafię aktywować kamień. Zrobię to na moich warunkach albo wcale. Zirael uznała siłę tego argumentu. Nie wątpię, że i ty ją dostrzegasz. Zirael, przysięgasz, że zostaniesz na brzegu? A mam jakiś wybór? Dokąd idziesz? Na spacer. Tego też mi nie wolno? Bo jeszcze sobie nogę złamię? No tak, starsza krew potrafi być gorąca. Z doświadczenia mogę powiedzieć, że stawianie Ciri zakazów mija się z celem. Koniec końców robi swoje. Oby. Słucham? Nieważne. Czas goni. Jeśli chcesz coś załatwić, naważyć tych swoich specyfików, zrób to teraz. Potem nie będzie kiedy. Będę czekać przy łodziach razem z żołnierzami. Chyba, że idziesz ze mną. Nie ma co zwlekać. Im szybciej to załatwimy, tym lepiej. Za mną. Moje serce należy do ciebie? A co to ma być za zaklęcie? To list miłosny, bardzo stary. Tak jak mówiłem, ten kamień miał połączyć kochanków. Nie sądziłam, że powiem coś takiego pod adresem Erdina. Enverelit Cyrrenait! Ader Eich Bladen Eidme. Elfia błyskotka zadziałała.
nadciągają. Łamania mieczy, Geralt. Eisio! Gale wundet! Za mną. Naglfar musi być gdzieś blisko. Cisza. Zupełna cisza. Wpadli w pułapkę. Musimy uciekać. Teraz. Nie tym razem. Nie, Zirael. Nie jesteś gotowa. Nie kontrolujesz swojej mocy. Dam sobie radę. Ciri! Zejdź mi z drogi. Ciri! Ten lód. To zaklęcie. Musisz zniszczyć kostur czarodzieja, który je rzucił. Nie skończy się na kosturze. Thank you.
rodzinie. Wpierw zabiję ciebie, potem te syn. Prawie, Zirael. Prawie. Iskordion! Wiedźmin. Niech będzie. Skończmy to. Zabij.
Ciri. Teraz jest nasza szansa! Widziałeś, Ciri? Była z tym twoim elfem! Raki mnie przetniesz za grubę! Do morza ich spychać! Stali. Hjalmar, widziałeś Ciri? Przy Naglfarze! Potopimy was, kurwysyny! Aż kto będzie czarną waszych trupów! Jakieś ostatnie słowa? Zamknij się i walcz. Miałeś szansę. Wiedźmin. Miałem nadzieję, że się zjawisz. Bo co? Mam ci coś do powiedzenia. Ale to potem. Jak już będziesz umierał. Thank you.
chciałeś mi coś powiedzieć. Avonach oszukał nas obu. Napuścił nas na siebie i zabrał Cyrillę. Nie wierzę ci. Tyle, że Avalach mógł nas zdradzić. Co jest? Idzie Storm? Geralt, patrz! Co? Co się dzieje? Samej ciężko mi w to uwierzyć, ale... Wrota między światami zostały otwarte. Musimy dotrzeć do tej wieży i powstrzymać Avalacha, póki to się jeszcze da odwrócić. Przynajmniej wiemy, gdzie ich szukać. Chodź za mną i miej się na baczności. Skupmy się lepiej na Ciri. Czego Avalach od nich chce? Pewnie tego, co Eredin. Zamierza jej użyć do otwarcia bram między światami. Zaraza! Trzęsienie ziemi? Musimy się spieszyć! Cholera! Ten statek zaraz pójdzie w trzask! Schowamy się w dolince po drugiej stronie! Chodź! Trzymaj się mnie!
Zaraza! Zasypie nas! Czekaj! Gwarez Tavel! Trzymaj się blisko mnie! Odgrodził wieżę magiczną barierą. Potrafisz ją złamać? Złamać? Nie. Co najwyżej zrobię w niej wyrwę. Ale tylko na chwilę, bo nie sposób. Do sedna je. Wejdziemy oboje? Nie. Musisz iść sam. Wrócę do ciebie z Ciri. Wiem. Agored! Teirgan Agored! Teraz, Geralt! Nic mi nie jest. Idź już. I przekaż Avalochowi moje serdeczne pozdrowienia.